Hejka! Dzisiaj widzimy się w nieco nietypowym wydaniu, dlatego że jest to film informacyjny, gdzie bardzo chciałabym Was zaprosić do wysłuchania audiobooku, gdzie miałam przyjemność podłożyć mój głos. Generalnie mówimy tutaj o biznesie rodzinnym, dlatego że opowiadanie należy do mojej siostry, która napisała je rok temu, wykorzystując do tego swoje ilustracje, ale zapytała się mnie, czy w tym roku nie chciałabym zrobić filmu, gdzie podkładam pod całą opowieść mój głos. No i wy wiecie, że ja się jaram tematami dubbingu, generalnie wiecie, że ja w szkole aktorskiej nawet teraz jestem, no i w ogóle za... Zaczynam wigilię teatralną u mnie w teatrze, a ja jeszcze prezentu nie mam spakowanego, więc wykorzystuję do tego mamę. Tak. Serduszko dla pani Basi. No i jest to też takie moje trochę wyjście ze strefy komfortu, ale to dobrze, dlatego że cieszę się, że ciągle się jakoś rozwijam pod tym względem, a jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, ja miałam w tym roku zabieg plastyki, wędzidełka językowego i uczę się teraz tak szczerze od zera poprawnie mówić, także oczywiście, że ten audiobook nie jest idealny pod względem dykcyjnym, jakościowym, czy nawet mówimy tutaj o akcentach, czy interpretacji i tak dalej, można wymieniać, ale jest po części mój i cieszę się, że zrobiłam ten taki krok do przodu. Nie cofam się póki co, chociaż nie wiem. Jest to na pewno coś nowego i cieszę się, że ten projekt wyszedł, dlatego mam nadzieję, że Wam również się to spodoba. Nawet jeżeli temat Was nie interesuje, dla mnie to będzie bardzo ważne, jak chociaż wejdziecie i nabijecie to jedno wyświetlenie, ponieważ muszę przyznać, że ten projekt jest dla mnie ważny. W pewnym stopniu buduję sobie nim moje portfolio i będę chciała na pewno nie zaprzestać tylko na tym jednym audiobooku, a przede wszystkim jest to mój prezent dla Was z okazji świąt i nawet moja siostra powiedziała, no wrzuć to na swój kanał, nabijesz sobie wyświetlenia, jakieś tam może pieniądze z tego zarobisz i w ogóle i tak dalej, a ja powiedziałam nie, dam to na inny kanał, dlatego zapraszam Was do linku, który znajduje się w opisie oraz pewnie gdzieś tutaj będzie zaraz latał, no i oczywiście również do subskrypcji tego kanału, gdzie nie jestem już poziomką, tylko melą. A może, kto wie, będzie się coś tam pojawiało w przyszłości, tak czy siak, można zawsze zasubskrybować i mieć w zapasie. Uciekam, moi drodzy, czas mnie goni, muszę pędzić do teatru, a Wam życzę przede wszystkim udanego seansu i słuchania, oj to tak. A i my się jeszcze widzimy w tym roku, oczywiście w świątecznym Q&A, tylko, no wiecie, najpierw to trzeba je nagrać. Dlatego zapchaj dziura audiobookowa. Myślę, że się nada. Do następnego. Pa, pa.